Cześć, z tej strony Bartek Bohdan z PPCG Stock. Dziś moim gościem ponownie jest Maciek Frankowski z Biznes Radar. Cześć Maćku. Cześć Bartku, witam wszystkich. Dzisiaj z Maćkiem porozmawiam sobie o takim bardzo ciekawym wskaźniku, a mianowicie cena do przychodów ze sprzedaży, czyli popularny na zachodzie wskaźnik P/S, czyli Price to Sales. Ten wskaźnik przez wielu zagranicznych blogerów uważany jest za taki nowy wskaźnik cena do zysku. No, u nas przede wszystkim inwestorzy się posługują wskaźnikiem cena do zysku, no ale myślę, że warto, Maciek, parę słów o wskaźniku cena do przychodów ze sprzedaży powiedzieć, ponieważ on może mieć zastosowanie w przypadku wielu spółek, które z jakiegoś powodu, choćby intencjonalnie, albo choćby z racji tego, że szybko się rozwijają i zyski inwestują, tych zysków na papierze właśnie nie pokazuje. No i jak w takim wypadku oszacować wartość spółki i jej potencjał? Tak, i tutaj zacznę od tego, że oczywiście na ekranie powinniście zobaczyć wszyscy skaner akcji, który ustawiliśmy tak, żeby było widać ten filtr, cena na przychody ze sprzedaży. I będziemy pokazywać, co nam wychodzi, ale zanim pokażemy to, co wychodzi ze skanera, jakie spółki mają jaki wskaźnik i co z tego można wywnioskować, to parę zdań, które mają na celu pokazać jedną ważną rzecz. My oczywiście mamy bardzo dużo wskaźników w Biznes Radarze i pewnie najpopularniejszym rzeczywiście jest cena do zysk. Natomiast często czy Bartek, czy ja dostajemy różnego rodzaju pytania i nie ma co ukrywać, że to, co każde pytanie oczywiście staramy się odpowiadać, natomiast to, co jest ważne i to, na co chcieliśmy tutaj w filmie zwrócić uwagę, to to, że oczywiście te wszystkie wskaźniki są powiązane. Innymi słowy mówiąc, wszystkie wskaźniki opisują no, tą samą spółkę lub tę samą grupę spółek. Tak jak Bartek powiedział, cena na przychody ze sprzedaży to jest taki wskaźnik, który nie wymaga, żeby firma miała zysk. W Polsce, no to jest domena szczególnie małych firm, że one nie mają zysków i na przykład obiecują, że zrobią grę, albo tak jak startupy, że zawojują świat. No wszystkim dobrze życzymy. Wiadomo, że nie wszyscy zrealizują te ambitne zamierzenia, ale faktem jest, że ten problem, zresztą niedawno o tym z Bartkiem rozmawiałem, jak wyceniać spółki, to nie jest nasz problem. On był na zachodzie w tym roku, ale również 50 lat temu też ten problem był. Wydaje mi się, że ty, Bartek, w ogóle czytałeś o dużej spółce z czasów, kiedy wcale nie była duża i właśnie no, nie miała zysku. Zgadza się. Na jednym z zachodniojęzycznych, z angielskojęzycznych blogów czytałem właśnie ciekawą historię początków spółki Nike i tego, że jej założyciel, Phil Knight, w początkowej fazie, kiedy ta spółka powstała, to było jeszcze, o ile dobrze pamiętam, lata 70., on się borykał z problemem finansowania. Ponieważ ta spółka się bardzo dynamicznie rozwijała i dostawy butów, żeby zaspokoić rosnący popyt, sprowadzała z Chin i potrzebowała finansowania na to, żeby zamawiać te kolejne dostawy towarów, żeby zaspokoić cały czas rosnący popyt, no bo dynamicznie zwiększała sprzedaż. I ponieważ każdy zysk, jaki spółka wypracowała ze sprzedaży, był reinwestowany od razu, w związku z tym na papierze spółka nie wykazywała zysków. I Phil Knight miał duży problem z pozyskaniem finansowania w bankach, ponieważ no, banki bardzo ortodoksyjnie, mówiąc kolokwialnie z klapkami na oczach, patrzyły na sprawozdania finansowe. Jak nie było zysku, były przychody oczywiście, natomiast nie było zysku, no to banki nie chciały absolutnie udzielić kredytu Knightowi. Tak, zapewne bank nerwowo się pytał, z czego ten kredyt ma być spłacony, tak, skoro nie ma zysku. Dokładnie tak. Tak. No a jak się okazuje, tutaj Nike stał się potęgą i absolutnie to, że przez jakiś czas tych zysków nie pokazywał, absolutnie nie przeszkodziło w tym, aby stał się bardzo rentowną spółką. Podobnie ma Amazon, który z tego co pamiętam, Maciek, to chyba ty nawet na to zwróciłeś uwagę, że nie pokazuje zysków, prawda? Tak, od nastu lat tak prowadzi, że no właśnie jednak ten księgowy zysk jest albo rzadko, czy też tak czasem w kwartale jest, w następnym nie ma, no ale wszyscy wiedzą, że jakby on chciał pokazywać zysk, znaczy się Amazon, to by pokazał. Oczywiście, tak? A widać, że, no, że Amazon nie jest rentownym biznesem, który się dynamicznie rozwija, prawda? Jego, znaczy pewnie części Amazona są rentowne, części nie, ale prawdę mówiąc,
jakby tutaj chcieliśmy powiedzieć taką starą prawdę może, ale tym niemniej wartą przypomnienia. Zaraz pokażę na prostym przykładzie, skąd te wskaźniki się biorą i że wszystko jest powiązane, bo oczywiście z punktu widzenia inwestora, który inwestuje w jakąś spółkę i weźmy sobie tak hipotetycznie taką najprostszą spółkę, żeby nam łatwo było o niej mówić, więc zanim przejdziemy do przykładów, to wymyślimy sobie spółkę ABC i ta spółka ABC ma 100 milionów złotych sprzedaży i ma 7 milionów zysku netto. I dodajmy, że ta firma poszła na giełdę i ma wskaźnik cena do zysk rzędu 15. Nie jest to przypadkowe to 15, bo jak pewnie pamiętacie, jak z Bartkiem opowiadaliśmy więcej o wskaźniku cena do zysk, no to im mniejszy ten wskaźnik, tym oczywiście lepiej, ale z punktu widzenia spółek, które nie rosną bardzo szybko i można powiedzieć nie są jakoś tak specjalnie hołubione przez inwestorów, no to ten wskaźnik nie może być zbyt wysoki. Tutaj powiedzieliśmy te 15 i teraz tak, czyli co? Czyli firma jest wyceniona na 15 razy ten zysk. Ten zysk to jest te 7 milionów. No dobrze, 15 razy 7 to jest ponad 100 milionów, dokładnie pewnie 105 milionów, ale nie chodzi tu o dokładność, tylko o ideę, bo my wiemy, że ta firma, co wcześniej powiedziałem, ma 100 milionów złotych sprzedaży, tak? Czyli gdybyśmy próbowali wyliczyć dla niej tak globalnie ten wskaźnik cena do przychodu ze sprzedaży, no to wtedy by wyszło, że ta firma na giełdzie jest wyceniana na te 105 milionów, a ma sprzedaży 100, czyli nieco powyżej jednego miałaby ten wskaźnik. I oczywiście przy tak skonstruowanym wskaźniku, im mniejszy ten wskaźnik, to tym lepiej dla inwestora, czyli tym spółka jest tańsza. Ale uwaga, tu jest wygodna sytuacja, bo ta spółka ma zysk. Tak? Ja starałem się pokazać, że ten zysk przy tych 15, no oczywiście ktoś może powiedzieć, że może będzie miała inny cena do zysk, ale nawet wtedy ta logika będzie zachowana. Znaczy spółka, która ma 7 milionów zysku, no przy jakimś tam cena do zysk będzie miała jakąś wartość. Będziemy widzieli, jak ta wartość się odnosi do tej sprzedaży. A teraz wyobraźmy sobie drugą spółkę, już nie ABC, tylko XYZ, która ma też 100 milionów zysków, jest w tej samej branży, jest w ogóle spółką podobną. Tak? 100 milionów zysku czy przychodu? Przepraszam, przychodu, oczywiście masz rację, Bartku. 100 milionów zysków przychodu. Tyle tylko, że nie ma zysku. Nie ma zysku, bo poniosła jakieś koszty, nie ma zysku, bo coś się stało. W tym przykładzie to nie jest istotne. Istotne jest to, że są dwie firmy, z których jedna ma zysk, a druga nie ma. I gdybyśmy właśnie byli bankiem lub też inwestorem strategicznym, bo ten wskaźnik cena do przychodów ze sprzedaży jest bardzo używany przez takich inwestorów, którzy kupują całe spółki. Dlaczego? No bo oni tak naprawdę kupują udział w jakimś rynku. Oni w głębi duszy pewnie uważają, że jak oni się znają na danym biznesie, to jak oni go kupią, to jeśli chodzi o jego zyskowność, to pewnie ta zyskowność będzie podobna do ich zyskowności na ich macierzystym rynku. Natomiast kupują jakieś tam przychody w jakiejś branży. No mniejsza z tym jakim. Rynku, prawda? Nie same przychody, ale też absolutnie. Udział w rynku. No bo... I ten udział w rynku jest coś wart. Po co walczyć z konkurencją? I teraz tak. Jak można kupić? Biznes, jak można po prostu konkurencję kupić, nie? Jednocześnie biorąc jej udział w zysku w rynku. I to się cały czas dzieje i w Polsce małe firmy kupują, duże firmy kupują, ale ten wskaźnik pozwala na zrobienie takiego skrótu myślowego, że mamy te dwie firmy ABC i XYZ, ale ponieważ my już ustaliliśmy, że ta zyskowna firma ABC, która ma te 7 milionów zysku i ten cena do zysku jest równy 15, no to, że ona jest warta mniej więcej tyle, ile są jej te przychody, te rzeczone 100 milionów złotych. No to jakbyśmy popatrzyli na tą drugą firmę, ten XYZ, to ona nie ma zysku dzisiaj, w tym roku, ale jest bardzo podobna do tej ABC. I jakbyśmy ją właśnie wyceniali, bo chcielibyśmy ją kupić dla siebie w całości, to pewnie byśmy ją wycenili podobnie do tej spółki ABC, czyli byśmy powiedzieli, no nie ma zysku, ale ma 100 milionów przychodów, więc pewnie jest warta około 100 milionów. Pewnie byśmy chcieli targować niżej, no bo nie ma zysku, a tamta ABC miała, XYZ nie ma. Ale tutaj wychodzi jedna z zalet, jedna z zalet tego wskaźnika, że można porównywać różne spółki, tak? Nawet takie, które nie mają zysków. I czasem to się bardzo przydaje. I zaraz popatrzymy już na takie realne przykłady, jakbyś Bartku mógł pokazać, bo ustawiliśmy skaner na spółki, które nie są drogo wycenione, czyli tam od zera do dwukrotności przychodów. Jakbyś mógł pokazać, bo spółek pewnie nam wyjdzie dużo, od zera do dwóch jest ustawiony skaner. Zobacz, ile nam wyszło.
Tak, nadal nam tyle wyszło. Czyli jest bardzo dużo spółek, nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń, czyli są i małe spółki, i duże, i można zobaczyć, że jest spółka wyceniana na 1,98, czyli prawie 2, ale są spółki, jakbyś poszedł na dół, to będą spółki tańsze i będą miały poniżej 1, ale oczywiście tutaj warto podkreślić, do czego zaraz dojdziemy w następnych przykładach. No oczywiście ten wskaźnik ma wiele zalet, ale tu nie ma automatyzmu, Nie ma. bo dobrze, że Bartek zwrócił uwagę na Orlen. No, Orlen jest naprawdę dużą spółką i na polskiej gospodarce bardzo ważną, ale to jest bardzo dobre pytanie, co się z Orlenem stanie w następnych latach. I oczywiście to, że on jest tak wyceniany, ja bym nie zaryzykował stwierdzenia, że Orlen jest tani. Orlen jest oczywiście w tym wskaźniku, po tej taniej stronie, ale trzeba by badać Orlen, patrzeć na jego zyskowność, na jego przyszłość, na jego plusy i minusy, żeby zobaczyć, czy dana firma rzeczywiście jest tania czy droga. Sam wskaźnik nam nie powie wiele, ale mamy tu pewien podpowiedź, jakbyś mógł znaleźć spółkę Zanim Lotos, to zrobię, która Maciek, tu to powinna być. tutaj jeszcze jedna uwaga do tego, co powiedziałeś a propos taniości. A mianowicie ja ostatnio kręciłem taki filmik na YouTubie, który został wrzucony w zeszłym tygodniu, gdzie właściwie mówiłem o takiej kwestii jak wartość kontra cena. I teraz tak, pojęcie tanie jest bardzo względnym pojęciem, ponieważ w bardzo wielu przypadkach, jeżeli odwrócimy trochę myślenie i nie patrzymy na spółkę od strony tego, co się dzieje w samej spółce, tylko od strony tego, co ja jako inwestor dostaję z tego tytułu, że mam te akcje, to może się okazać, że z punktu widzenia świadczeń, jakie od spółki do mnie wracają, za jedną złotówkę mojego majątku, który ja wydałem na zakup akcji, prawda, danej firmy, to się może okazać, że spółka, która na przykład kosztuje 50 zł, dla mnie jest droższa niż ta, która kosztuje 100 zł. Bo z tej spółki, która kosztuje 100 zł, do mnie na przykład wraca 20 zł co roku w postaci dywidendy, a z tej spółki, która kosztuje Dokładnie. 50 zł, nie wraca do mnie nic. Więc rentowność mojego majątku, prawda, w spółce droższej jest dużo wyższa niż rentowność mojego majątku w tańszej spółce. Więc cena tak naprawdę Dokładnie, ale akcji też nie ma dodajmy, żadnego że znaczenia. tak, cena, jeśli mogę ci przerwać, Bartku, cena nic nie znaczy. Jakbyś mógł zwrócić uwagę, tu w środku tabeli już widać Lotos pod hasłem LTS Lotos. Zgadza Tam, się. o, tu już jesteś bardzo blisko. I ten Lotos też jest podobnie wyceniony tam na 0,34. Innymi słowy mówiąc, te duże firmy u nas, koncerny paliwowe są tak wycenione, ale nie chcemy dzisiaj mówić ani o Lotosie, ani o Orlenie, może następną razą. Natomiast ważne w tym jest to, że sam wskaźnik, on oczywiście nie jest żadną absolutną, to nie jest żadna absolutna wycena. Tak samo jak staraliśmy się pokazać przy analizie wskaźnika cena do zysk, można chcieć kupić spółkę z wysokim wskaźnikiem cena do zysk, bo wierzymy w jej przyszłość i właśnie uważamy, że nam wypłaci dużą dywidendę, będzie miała wielkie zyski, a możemy nie chcieć kupić firmy z małym wskaźnikiem cena do zysk, bo uważamy, że ona się zwija i że jej przyszłość jest marna. Tym niemniej, jakbyś mógł pójść teraz wyżej i zaraz zobaczymy, czy są firmy, które są drogo wycenione wedle tego wskaźnika. Jakbyś mógł zmienić na przykład od 10 do 20, czyli coś, co się może wydawać bardzo drogo, bo płacimy za firmę aż 20 razy jej przychód. No i zobaczymy, ile takich firm będzie. Jest ich troszeczkę, dokładnie 46. I oczywiście to jest zupełnie inna lista. Czyli na przykład na tej liście bardzo drogo wycenionych spółek wedle tego wskaźnika, no, będzie dużo firm produkujących gry. Będą firmy, które z jakichś powodów uważają, no właśnie, co uważają, a dokładniej co uważają inwestorzy. To są dwie kwestie. Tak naprawdę jedna kwestia jest taka, że ludzie tak dlatego chcą płacić drogo za firmę, bo uważają, że mają te firmy świetlaną przyszłość, tak? No i dlatego właśnie wiele firm ma takie wskaźniki, bo to jest jakby odbicie bardziej przekonania inwestorów niż czegokolwiek innego. Ale też może być tak, jakbyś mógł zobaczyć firmę 11 Bit, która tutaj jest i pewnie wszyscy ją znamy, jakbyś mógł na nią wręcz kliknąć, po prostu przejdziemy do niej. Spółka 11 Bit produkuje gry, o czym pewnie duża część osób wie. Jakbyś mógł włączyć analizę finansową, tak najprościej jak tu jest, to
Mówiąc krótko, nie, nawet tak jakbyś mógł, tylko żeby wszyscy widzieli tabelki, jakbyś mógł troszeczkę obniżyć ekran, to zobaczymy, że przychody ze sprzedaży tej firmy za ostatnie tam 4 kwartały to jest tam 89 milionów 900, czyli prawie 90 milionów, a zysk netto jest aż 43 miliony. To są ostatnie dane, ten ostatnia kolumna po prawej stronie przy tych zielonych słupkach. I teraz dlaczego to pokazujemy? Bo teraz nagle widać, że to nie jest firma, która tak jak w przykładzie ma 5 czy 7% rentowności netto. Nie, to jest firma, która ma kurczę pewnie 50% rentowności. Czyli ta firma musi być drożej wyceniona. Widać wszystkie jej wskaźniki, które są bardzo dobrze. No ROIC jest bardzo wysoki, 50%, ale tak samo marża zysku netto jest 48%. No pewnie wszystkie w takiej firmie, wszystkie wskaźniki rentowności będą wysokie. No po prostu jak oni trafiają z tą grą, no to mają na takiej grze duży zysk. I pewnie to wszyscy nasi oglądający wiedzą, ale wniosek, jaki z tego wynika, wcale już nie jest taki oczywisty. To znaczy, że taka firma jak 11bit, ona zawsze będzie wyceniona zupełnie inaczej niż te, można powiedzieć, też zupełnie dobre spółki przemysłowe, ale w spółce przemysłowej trudno jest o bardzo wysoką stopę rentowności, no bo jednak to jest realny biznes, a w realnym biznesie nie jest tak łatwo skalować jak na przykład w informatyce, grach czy w tych softwarach opartych na SaaS-ie. Mówiąc krótko i węzłowato, jeśli pomyślimy sobie, że ta spółka ma aż 50% rentowność, to nie jest dziwne, że ona też jest wyceniona nie na jednokrotność sprzedaży, no tylko właśnie bodajże dziesięciokrotność. Jakbyś mógł pokazać jej wskaźniki, to trzeba przejść troszeczkę wyżej. A nie, tu na tej stronie, tu dosłownie wskaźniki wartości rynkowej, tuż obok rentowności są. To zaraz zobaczymy, że w ogóle ta firma jest... No, drogo wyceniona to złe słowo, bo właśnie drogo czy tanio to jest bardzo subiektywne. No ale widzimy, że cena do zysku jest 26 na przykład, tak? No, mówiliśmy o tym w poprzednim filmie, kto nie oglądał, może to znaleźć na kanale PPCG, że jak ten wskaźnik cena do zysku jest coraz wyższy, to wielu inwestorów uważa, że to jest manifestacja tego, że dana firma może szybko rosnąć w przyszłości. I jak patrzyliśmy na przychody firmy 11 bit, no to było widać, że przynajmniej w przeszłości ona rosła. Znajdźmy teraz cena do przychody ze sprzedaży i to jest powyżej ceny zysk i tutaj ten wskaźnik wyniesie 12,72 i on też widać, że się waha. Jakbyś otworzył ten zielony wykres, to byśmy zobaczyli następującą rzecz, że ten wskaźnik nigdy nie był przesadnie niski, ale on wzbijał się wysoko, jak była optymizm, jak firma miała pewnie nową grę wypuścić i tu widać, że wtedy jest tylko zapowiedź, nowej gry jeszcze nie ma, więc ten wskaźnik wychodzi drogi, no ale potem jak gra przyszła i była sukcesem, to ten wskaźnik zaczął spadać, ale my nie możemy liczyć na to, że przy takiej firmie jak 11bit, ale tak samo CD Projekt, czy LiveChat, czy wszystkie firmy, które mają bardzo wysoką rentowność, tak? Że one będą wyceniane tak samo jak firmy, gdzie ta rentowność no jednak jest troszkę ograniczona i to są nadal świetne firmy, ale one nie mogą tak łatwo mieć takich bardzo wysokich rentowności z pojedynczego dolara czy złotówki sprzedaży i wtedy ten wskaźnik, czyli cena do przychodu, ale również cena do zysku, on będzie oczywiście wysoki. Nie jest to powód do tragedii, do skreślania tych firm. Trzeba zobaczyć, dlaczego on jest wysoki. Jeżeli on jest wysoki, dlatego że firma jest bardzo rentowna i się dobrze rozwija, to oczywiście my wtedy na ten wskaźnik możemy i nawet powinniśmy pewnie patrzeć, no nie przez pryzmat, że wysoki wskaźnik jest zły, tylko rozumiemy, dlaczego on jest wysoki i wtedy możemy podejmować świadome decyzje, czy my daną firmę chcemy kupić, nie kupić, czy ten wskaźnik jest za wysoki. Wtedy też oczywiście warto sprawdzać, co się dzieje w danym sektorze. Tutaj na tej planszy widać, że pod tymi wskaźnikami są takie wyszarzone hasełka pod kategorią sektor i widzimy, ile w danym sektorze inne spółki mają średnio biorąc ten sam wskaźnik. Warto na to patrzeć, choć oczywiście każda spółka jest inna i to trzeba patrzeć po spółce, a nie ogólnie, ale chodzi nam tutaj o to, żebyście zobaczyli, że ten wskaźnik, który ja osobiście bardzo lubię, ten wskaźnik cena do sprzedaży jest w ogóle naprawdę
dobrym wskaźnikiem, bo on tak naprawdę pokazuje, jak patrzymy na daną spółkę. Czyli jeśli uważamy, że spółka będzie gwałtownie rosnąć i ma świetlaną przyszłość, to duży wskaźnik cena do sprzedaży no, nie powinien być przeszkodą. Ale jeżeli jest wątpliwość, no to oczywiście wtedy przechodzimy już do konkretnej analizy w konkretnej spółce, czy to jest w ogóle możliwe, tak? No bo trochę na tym polega wysoka wycena. To nie polega ona tylko na tym, że jakiś wskaźnik jest wysoko czy nisko. Tak naprawdę to polega na tym, czy firma jest wyceniona tak, że my zaczynamy mieć wątpliwość, czy ona jest w stanie zrealizować te ambitne założenia. Dodajmy, że ten wskaźnik, to jest ostatnia rzecz, jaką dzisiaj powiem, no może nie ostatnia, prawie ostatnia, że oczywiście taki wskaźnik jak cena do przychodów, on ma dużo wad. I pewnie główną wadą takiego wskaźnika jest to, że on oczywiście nie bierze wszystkiego pod uwagę. No tak jak zresztą wskaźnik cena do zysku nie bierze pod uwagę na przykład długu w danej firmie, no to oczywiście wskaźnik cena do przychodów też nie bierze pod uwagę długu, ale żeby nie przedłużać, to powiem tylko tyle, że oczywiście mamy na to sposób i możemy na podstawie wskaźnika cena do przychodów zrobić taki wskaźnik, który będzie uwzględniał dług. Mamy ten wskaźnik, ale o tym już w następnym filmie. No, także Maciek, bardzo fajnie tutaj zrobiłeś już podkładkę pod nasz kolejny materiał, w którym możemy sobie właśnie omówić taki wskaźnik cena do przychodu uwzględniający dług. I myślę, że to będzie też bardzo ciekawe dla naszych widzów. Mam nadzieję, że dzisiejszy film, dzisiejszy materiał o cenie do przychodów Wam się podobał i zaczniecie tego wskaźnika używać oprócz popularnego wskaźnika cena do zysku. Maćku, bardzo Ci dziękuję za przedstawienie wskaźnika i możliwość wspólnego nagrania o tym materiału. To ja dziękuję. Wam dziękuję za uwagę. Wpadnijcie do PPC Giesztok, odwiedźcie Biznes Radar, a oczywiście jeżeli spodobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. To wszystko na dzisiaj, jedziemy po sukces. Cześć!